Witam serdecznie, ja jestem Retro, a to jest kolejna kariera i FIFA 22, Liga Mistrzów. Seria, w której zagramy w całości tegoroczne rozgrywki Champions League. A jeśli podoba Ci się ta seria i chcesz, żebym zagrał ją w całości, to zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał z dzwoneczkiem. Tymczasem zaczynamy! Na początek starcie Sewilli z RB Salzburg. Mecz zaczyna się od przewagi gości i w 32 minucie w końcu owocuje to bramką, którą zdobywa Adeyemi. Cóż za błąd obrony w tej sytuacji. To podziałało na Sewillę jak płachta na byka i tuż przed przerwą Suso daje wyrównanie. W 64 minucie gospodarze łapią obronę Salzburga z opuszczonymi spodniami, a Juan Jordan wykorzystuje lukę wielkości Ego Tomka Hajty i odpala petardę w samo okienko bramki. Czerwony byk krwawi, ale jeszcze ma siłę, by walczyć. 79 minuta. Nicolas Seywald i w Hiszpanii pachnie niespodzianką. Ale w mieście słynącym z poskramiania byków, nawet te uskrzydlone z Salzburga ostatecznie musiały uznać wyższość torradorów. Ocampos, 89 minuta. I wynik tej szalonej korridy zostaje ustalony na dobre. Przenosimy się do Lille, gdzie mistrz Francji podejmuje Wolfsburga. Maximilian Filip w 21 minucie trafia na 1-0 pięknym, precyzyjnym strzałem, ale goście nie cieszą się długo, bo jeszcze przed przerwą znakomita kontra i Jonathan Bamba ustala wynik spotkania. W tej grupie liderem póki co Sevilla. W Szwajcarii Young Boys Berno gości Manchester United w ramach inauguracji grupy F. Już w 18 minucie Jordan Sancho daje prowadzenie Czerwonym Diabłom. Oj, nie jest to dobry początek dla Szwajcarów, którzy zupełnie oddają inicjatywę, a United korzysta z tego i w 28 minucie Van Bissaka podwyższa prowadzenie. Do przerwy ten wynik się utrzymuje, ale to nie koniec goli w Bernie. 57 minuta, Cristiano Ronaldo w sytuacji, w której piłkarz tej klasy po prostu nie pudłuje. I to jest gwóźdź do trumny dla Young Boys. Ale na ich grobie tańczy jeszcze w najlepsze pod koniec meczu Edison Cavani, który w 73 i w 90 minucie dokłada kolejne dwa gole. Ten drugi to dla mnie kandydat do bramki odcinka. Napisz w komentarzu, która twoim zdaniem najładniejsza. Atalanta Bergamo być może straciła w FIFA licencję na stroje i herb, ale na pewno nie licencję na piękne bramki. W 15 minucie Duvan Zapata odpalił pocisk ziemia-powietrze, samo naprowadzający się na okienko bramki, i ta torpeda zatopiła żółtą łódź podwodną. Czy to był gol odcinka? Dajesz znać w komentarzu. W Londynie z Chelsea powinien grać Zenit, ale może kiedyś doczekamy się FIFA, w której uda się zebrać te 32 ekipy Ligi Mistrzów w komplecie. Jeszcze nie w tym roku. Zenit zastępujemy Spartakiem, który odpadł w kwalifikacjach. Chelsea faworytem, ale już w 9 minucie fatalny błąd w obronie i Aleksander Sobolew zdobywa pięknego gola. Oj, będzie tłoczno wśród kandydatów na gola kolejki. Więc głosujcie, głosujcie w komentarzach. Chelsea oczywiście rzuciła się do ataku, ale tego dnia Spartak był wtulony w objęcia algorytmu, jak nowonarodzone dziecko. Sobolew na 2-0, a Victor Moses na 3-0. I kolejny kandydat do bramki kolejki. Obrońca tytułu z Londynu z potężnym falstartem na inaugurację. W drugim meczu tej grupy ukrywający się pod pseudonimem Piemonte Calcio Juventus gładko rozprawił się z Malmo na wyjeździe po golach Chiesy, Moraty i Kina. Nieoczekiwanie na czele tabeli obok Juventusu, nie Chelsea, a Spartak Moskwa. W Kijowie mecz do jednej bramki. Nie dlatego, że któraś z drużyn miała taką przewagę, ale dlatego, że padł tylko jeden gol. Cigankov trafia dla gospodarzy i drużyna Tomasza Kędziory z 3 punktami. Pora na decydujące starcie. Lewandowski kontra Messi. A nie, czekaj. Lewandowski kontra Piqué? No jakoś to nie brzmi, więc zostańmy przy Barcelona kontra Bayern Monachium. Od początku dobry, zacięty mecz na Camp Nou. Przewaga Bayernu jednak wyraźnie widoczna. 41 minuta. Robert Lewandowski pięknie klepie na jeden kontakt i idealnie wpada w pole karne, dając Bawarczykom prowadzenie. Wydawało się, że Barcelona jest na straconej pozycji, bo Bayern nęka ją kolejnymi akcjami. A Ter Stegen ma pełne ręce roboty. 74 minuta meczu, udaje się jednak zerwać z łańcucha i jedna z nielicznych okazji Bułgarany. Aguero idealnie podaje do Dembele i ten sam na sam z Neuerem. Potężne uderzenie, piłka w siatce, a Barca uratowała remis. Liderem grupy zatem dość nieoczekiwanie Dynamo Kijów.
Dokończenie tej kolejki już jutro w następnym odcinku, a jeśli podoba Ci się ta seria, pamiętaj o łapce w górze. No i w komentarzu daj znać, który gol najładniejszy w tym odcinku. Do usłyszenia!